Drogi Wiktorze, jak co roku spędzasz u nas wakacje, powiedz mi, kochany siostrzęcze, jak się u nas czujesz? Bardzo dobrze, wujku. Czyż sam fakt, że przyjeżdżam tu co roku na wakacje, o tym nie świadczy? To wybornie. Przyjeżdżasz, ale zawsze sam. Nie rozumiem. A z kim mam przyjeżdżać? Przecież nie mam żony ani narzeczonej. No właśnie, Wiktorku. Nie przerywaj, kochanie. Może najwyższy czas, żeby się ożenić. Czy zgadzasz się z nami? Świetnie. Już wszystko myśleliśmy, prawda, kochanie? Tak, tak, wszystko. Nic się nie martw. Wszystko zostaw nam. Za rok przyjedziesz tu z żoną, a za dwa może z żoną i dzieckiem. Już jest wszystko załatwione. Ty masz tylko wybrać odpowiednią kandydatkę. Kochanie, nie przeszkadzaj. Ale skąd wam przyszło do głowy, że ja chcę się żenić? Jak to? Nie chcesz? Zobaczysz tylko kandydatki na żonę, a od razu będziesz chciał się żenić. Są cztery kandydatki. Zapraszam. A więc, mój chłopcze, do rzeczy. Pamiętasz tą małą, skromną, niedzielną kolację? A czemu ma nie pamiętać? Przecież to było dopiero 3 dni temu i... Przepraszam, już nie mam. Małą, skromną, na 30 osób. Na 28. Nie liczę służby. Pamiętam. Otóż były na niej wszystkie 4 kandydatki. To taki nasz mały podstęp. Umówiliśmy się, że one obejrzą, jak wyglądasz, jakie są twoje maniery i tak dalej. No, sam wiesz najlepiej. I wypadłeś znakomicie, Wiktorku. Wszystkie chcą wychodzić za ciebie za mąż. Zofio, może pójdziesz nazywać rotondę? Przecież pada. To weź parasol. Nie mam jeszcze parasolki do tej sukni. Przywiozą dopiero za tydzień. To siedź cicho, nie przeszkadzaj! Pan mnie wołał? Nie. Mówiłem żonie, żeby poszła nazywać róż. Nie wołałem ciebie, Róża. Aha, to ja przyniosę pani parasol. Pada deszcz. Nie. Pani nigdzie nie pójdzie. Możesz odejść do swoich zadań, Różo. I nie przeszkadzaj nam już więcej. Na czym dostanęliśmy? Ach tak. Na kandydatkach są 4. To są córki naszych przyjaciół, a więc mogę ręczyć za ich dobre urodzenie, maniery, obycie towarzyskie i honor. To świetnie. A więc po kolei. Anna, lat 21. Świetnie gra na flecie. Jej ojciec ma duży majątek niedaleko stąd. Druga to Barbara, lat 22. W wolnym czasie maluje, czyli cały czas maluje. Ojciec jest emerytowanym psychologiem. Trzecia to Celina, lat 23. Doskonale wyszywa, haftuje, czy coś tam. Ojciec to dyrektor browaru. I co ty na to? Jest w czym wybierać? Co? A moja kuzynka Zenonie, zapomniałaś jak możesz. Ach tak. Czwarta to Zyta, kuzynka mojej kochanej żony. Lat 45. Ty masz 25, więc jej nie bierzemy poważnie jako kandydatki na żonę. Nie bierzemy? My? Świetnie. Zenonie, no powiedz coś Wiktorkowi o mojej siostrze. Albo ja sama to zrobię. Więc moja kuzynka Zyta jest nieco starsza od ciebie, ale niech cię to nie zniechęca. Nieco starsza, dobre. Jest najmłodszą z moich kuzynek. Nie bój się, chłopcze. Reszta kuzynek ma już mężu, więc nie będą cię prześladowały. Zenonie, nie przeszkadzaj. Więc jak już mówiłam, jest najmłodsza i dobra, i miła, i świetnie dba o dom, i gotuje. To może tyle wystarczy. Posłuchajmy Wiktora. My ciągle mówimy, a on milczy. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć.
to może powiedz, czy ci się spodobały panny. Rozmawiałem z każdą. Widziałem je tylko podczas kolacji. Ale dlaczego mi nie powiedzieliście o tym wszystkim? No chyba nie będziesz się boczył na nas za to. Pogadałeś sobie z nimi, pobyłeś sobie z nimi, pooglądałeś. Masz, jak to mówią, świeże spojrzenie. Gdybyś wiedział o wszystkim, to chyba sam przyznasz. Patrzyłbyś na nie zupełnie inaczej. Poza tym my już wszystko przygotowaliśmy. Prawda, kochanie? Tak, jutro przyjdą. Jutro? Zofio, daj mi wszystko powiedzieć. Jutro przyjdą. 9:00 Anna. 9:30 Barbara. 10:00 Celina. 10:30 Zyta. Jak w wojsku. Szybko zwięźle. Szast, brast i po południu już się możesz zaręczyć z wybraną panną. Szast, brast! Wujek już o wszystkim pomyślał. Zostawmy Wiktora samego. Nie przeszkadzajmy. Przemyśl sobie wszystko, o co chcę się zapytać. Jak poprowadzić rozmowę. Zresztą sam wiesz najlepiej. Szast, prast i po sprawie. Co robić? Chyba mi się to śni. Tak jakby mi się słabo zrobiło. Duszno. Pan mnie wołał? Wojciechu! Pewno już wiesz, co wujostwo wymyślili dla mnie. Tak się składa, że przypadkowo słyszałem. Przypadkowo? I co ty na to? Winszuję panu. Przestań robić ze mnie z siebie idiotę. Pytam poważnie. Czyli pan nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy? Nie jest, nie jest. Jasne, że nie jest. Lepiej pomyśl, jak się z tego wykręcić. Ja? Tak, ty. O, czy ja wiem? Żenić się. Dziękuję ci za takie rady. Sam się żeń. To może powiedzieć panu Zenonowi prawdę? Jaką prawdę? To, że przyjeżdża pan tu na wakacje tylko dlatego, że jest tu panienka Róża. Co? Co też ci przyszło do głowy? No przecież przyjeżdżamy tu od 5 lat i od 5 lat romansuje pan z Różą. A ty! Ciekawe, co by pan Zenon powiedział, gdyby się o tym dowiedział. Ty! Aha, chciałbym się dzisiaj zabawić w karczmie. Mógłbym prosić parę groszy? Tak ekstra. To chyba niewiele za 5 lat milczenia. Pierwszy raz, jak tu przyjechałem, to z nią nie romansowałem. A to przepraszam. Za ten rok może pan sobie odliczyć i dać mi mniej groszy. Won! Pan sobie życzy. Gdzie też może być pan ze mną? Wróć! Jestem, panie. Dobra. Masz. Idź się zabaw, wypij za moje zdrowie i wymyśl coś. O, nie trzeba było, ale jeżeli pan nalega... Wezmę. Bóg zapłać. Won. Wypiję za pana zdrowie. Sługa uniżony. Ożenić. A dlaczego? Bo ja jestem tylko służącą. I co z tego? No, jak to co? No co? No nie wypada. A nie wypada? A niby dlaczego nie mogę ożenić się ze służącą? Kto mi zabroni? Niby nikt, no. A ożeniłby się pan ze mną? Od razu. Jeszcze dziś. Ale nie wypada. A nie wypada, nie wypada. Panienka Róża mi pokaże przepis, gdzie wyraźnie jest napisane, że nie wypada. Przecież pan Wiktor dobrze wie, że nie ma takiego przepisu. No właśnie. A poza tym, jak się z tobą ożeni, to Róża będzie panią i będzie miała własną służącą. Tak jak pan Wojciech. Nie! Wojciech to idiota, pijak i nie rób. Proszę tak nie mówić o Wojciechu. Dla mnie bardzo miło.
A bo róże to wszyscy lubią. Ejże, proszę się zachowywać, no. Jeszcze kto zobaczy. Przecież tu nikogo nie ma. Tylko Wojciech chodzi po ogrodzie. Skoro pan się we mnie kocha od dłuższego czasu, dlaczego dopiero teraz chce się pan ze mną ożenić? A nie powiedział mi pan tego wcześniej? A, bo widzi róża, bo ja jestem nieśmiały. Pan? Nieśmiały? Coś mi się wydaje, że mogłabym powiedzieć o panu całkiem coś innego. No jak cię widzę, to... Puszczaj, proszę mnie zostawić! Jeszcze kto zobaczy! Niech patrzy! A mnie się wydaje, że pan chce się ze mną ożenić tylko po to, żeby nie żenić się z żadną z tych panien, co to moi państwo dla pana wybrali. Bo to ponoć straszne idiotki są. Co? Co też ci przyszło do głowy? Wojciechu! Wojciechu! Chodź tu szybko! Szlapo! Jestem. Będziesz świadkiem. Dziękuję. Chcę jeszcze trochę pożyć czystym sumieniem. Nie będę się odkoła. Wróć! Słuchaj, i o to, co do ciebie mówię. Dobrze, trudno. Niech pan mówi, o co chodzi. Różo! Wyjdziesz za mnie? I pan to na poważnie? Wyjdziesz za mnie? Muszę się zastanowić. Proszę, proszę dać mu czas. Oczywiście, ale do jutra rana. Najpóźniej za kwadrans dziewiątą daj mi już odpowiedź. A niech mnie. To najbardziej sensowna rzecz, jaką pan w życiu zrobił. Zawołałem cię tu jako świadka, nie po to, żebyś filozofował. Powiem panu, że to oczywiste, że panienka Róża musi się zastanowić, czy za pana wyjść. Taka miła, ładna dziewczyna. Won! Oczywiście. Wybiję za pana zdrowie. Jasne. Czasami mam wrażenie, że twoje główne zadanie to picie. Sługa uniżony. Won! To się porobiło. Różo! Wieczorem wyjeżdżamy, a za parę dni ślub. Nic się nie martw, wszystkim się zajmę. No jak mam się nie martwić? Wyjechać z panem, wiadomo gdzie. Wyjść za mąż, zostawić wszystko. Ja wszystko załatwię. No, muszę jeszcze tylko porozmawiać z tymi kobietami. Udawać trochę. A wieczorem już nas tu nie będzie. Ciebie i mnie. A jak się któraś z tych panien panu spodoba, to co? Widziałem je wszystkie podczas kolacji. Są nieładne, okropne. I na pewno pan tak myśli? A Róża się ze mną droczy. A droczy, droczy. Proszę się szybko pozbyć tych kobiet. Będę czekała. Więc chce pani wyjść za mąż? Tak. I za mnie? Tak. Nic pani o mnie nie wie. Pański wuj. I ciocia. Dużo mi o panu opowiadali. Namawiali. Namawiali?
namawiali. Namówili. No do ślubu namówili. Aha. I pani się już zdecydowała? Jeżeli pan nie wybierze, to... Przepraszam, nie dosłyszałem. Tak, tak. Jeżeli się pan spodoba. A podoba mi się panu? No tak. Pan mi też. Wujek opowiadał, że gra pani na flecie. Tak, tak. Chce pan, żebym zagrała? Ależ oczywiście. Bardzo proszę. Przepraszam, czy coś się stało? Czekam. Na co? Proszę powiedzieć, co mam zagrać. Jaki jest pana ulubiony kompozytor? Ach tak, Beethoven. Mój też. No, a ja też lubię wielu innych kompozytorów. To może zagram mój ulubiony utwór? Co na tę słoneczną? Chyba księżycową? Tak. Tak, zawsze mi się myli tytuł. Skoro jej się myli tytuł ulubionego utworu, to może być ciekawie. Bardzo proszę zagrać sonatę księżycową. Pani ojciec, słyszałem, że ma majątek niedaleko. Tak. Duży majątek. Zajmuje się tym zarządzaniem. Tym majątku. Nie. Tym majątkiem. Nie wiem, ale zarządza. Gdyby pan się ze mną ożenił, to chodzilibyśmy po całym majątku i patrzyli, jak tata zarządza. Patrzyli, jak tata zarządza? Świetna perspektywa. Ja wiem, że pan musi porozmawiać z pozostałymi, bo tak wypada. Ale czuję w środku, tu w środku, czy pan mnie wybierze? Tak, panno Anno, muszę porozmawiać z pozostałymi. Tak wypada.
Panie Wiktorze, proszę usiąść tutaj, obok mnie. Oczywiście. O, pani maluje. Widzę, że przyniosła pani obraz. Tak. Namalowałam go specjalnie dla pana. Dla mnie? Proszę obejrzeć. Martwa natura. Jabłka i żółte róże w wazonie. Winogrona i słoneczniki. Tak, przepraszam. Zmyliła mnie wielkość winogron. Nie musi pan przepraszać. Wiem, że nie maluję najlepiej, ale sprawia mi to taką przyjemność, że maluję cały czas. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. Kolegom taty też się podobają moje obrazy. Mój tato jest emerytowanym pułkownikiem. Wiedział pan? Tak, słyszałem coś. Przychodzą do niego koledzy w mundurach. Rozmawiają o dawnych czasach, polityce. I patrzą. I patrzą, jak maluję. Ale ja im pozwalam. To musi być bardzo interesujące. A żeby pan wiedział, podchodzą tak bardzo blisko mnie, tak blisko, że ich brody łaskoczą mnie w kark. Tak blisko, że czuję ich oddech na szyi. Tak blisko. Ale ja im pozwalam. Pewno, z bliska lepiej widać. A żeby pan wiedział, a czasami jak pobrudzę sobie nosek albo palce farbą, to podchodzą i wycierają mi go chusteczką. Ale ja im pozwalam. Nosek? Chusteczką? Tak, chusteczką. To musi być bardzo interesujące. I miłe. A pan maluje? Ja? Tak, pan. Nie, ja nie mam talentu. O, to szkoda. Bo ja bym panu pozowała, a pan by mnie malował. Pani by pozowała? Tak, byłoby cudownie. Proszę sobie wyobrazić. Na łóżku, na sofie, w ogrodzie. Z parasolką i bez parasolki. Do aktu też bym panu pozowała. Do aktu? Tak. Nie wie pan, co to akt? No wiem. Proszę sobie wyobrazić. Leżę naga na łóżku, a pan mnie maluje. Albo siedzę naga na sofie w kapeluszu, a pan mnie maluje. Albo półakt. Suknia opuszczona na biodra, myje twarz. Ja pan mnie maluje. Moja wyobraźnia nie jest tak bardzo rozbudowana jak u pani. A dokąd pan idzie? Nie sądzi pani, że zrobiło się ciepło? Powiedziałbym nawet gorąco. Nie. Wcale nie. Baczność! Poczuj. Baczność! Spoczuj. I tatusio, by się pan spodobał. A wie pan, co ja sobie wyobrażam, jak maluję jabłka albo winogrona?
Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. To ja panu powiem. Wyobrażam sobie kobiece piersi. Moje piersi. Dlatego zawsze wychodzą mi takie okrągłe, dorodne. Aż chcę się chwycić do obrazu i je zjeść. A panu jak się podobają? Winogrona, na które pan patrzy? No, bardzo mi się podobają. No ja myślę. No co, nauczy się pan malować? Zastanowię się nad tym. Dobrze. To ja już pójdę. A pan niech się uczy malować. Wie pan, co dzisiaj namaluje? Kosz z jabłkami. Albo nie. Dwa arbuzy. Co pan na to? No, bardzo chętnie zobaczę pani arbuzy. Znaczy, namalowane przez panią arbuzy. No ja myślę. To do widzenia, panie Wiktorze. Albo raczej do zobaczenia. Co za kobieta? Wykończyła mnie. Boże, uchowaj od takiej. Muszę odpocząć. Jeszcze 5 minut do następnej. Wyszywa sobie pani i haftuje dla przyjemności w wolnych chwilach? Tak, bardzo lubię wyszywać i haftować. Bardzo ładne. Ma pani talent. Przynajmniej jedna, która robi dobrze to, co robi. Dziękuję panu. Pewno to długa i żmudna praca. Jeżeli się to lubi, to nie. Później można pięknie ozdobić mieszkanie. Aha. Czyli ma pani wszystkie wyszyte, wyhaftowane serwetki w domu, że tak powiem, na widoku? Tak. Od dużych obrusów po małe serwetki i narzuty na łóżku. Na stołach, stolikach, pianinie, vertigo i wszędzie. Czasem po 2, 3, a nawet 4 serwetki na jednej rzeczy. Tato bierze je też do pracy, do browaru. Ma je porozkładane, rozdaje je gościom. Jest dumny, kiedy mówi, że to jego córka zrobiła. Aha, czyli ma pani wszędzie obrusy, narzuty, serwetki z wyszytymi, wyhaftowanymi motywami? Tak. Kwiatki, ptaszki, koszyczki, liście? Tak. Różnego koloru? Tak. Aha, czyli stąd też jest coś nie tak. Wyhaftowałam też chusteczkę dla pana. Dla mnie? Proszę. Mam nadzieję, że się panu podoba. Różowe tulipany na całej chusteczce. Nie podoba się panu? Piękna, różowa, bardzo męska. Oczywiście, że mi się podoba.
To dobrze. Więc chce pani wyjść za mąż? Chyba tak. Chyba? Mam 23 lata i chyba już powinnam. I chce pani wyjść za mnie? Chyba tak. Chyba? Pański wuj tak pana zachwalał i czy ja wiem, chyba już powinnam. To ta jest przynajmniej z głowy. Ale przecież nie musi się pani śpieszyć. Tak pan mówi? Jest pani młoda, ładna. Tak pan mówi? Wyszywa sobie pani i haftuje. Po co się śpieszyć do zamąż pójścia? Tak pan mówi? Ma pani jeszcze czas. Tak pan mówi? Tak pan mówi. To znaczy ja tak mówię. To może ma pan rację? Tak, mam rację. To co teraz? Pójdzie pani do domu? My zostaniemy dobrymi przyjaciółmi i to wszystko. To może ma pan rację. Do widzenia panu. Do widzenia. Bardzo miło było panią poznać. Naprawdę? Tak, ja tak mówię. To mi też jest miło. Do widzenia panu. Do widzenia. Więc jest pani kuzynką ciotki Zofii? Zaraz panu wszystko wytłumaczę. Zofia powiedziała mi, że chce pana ożenić. Gdy zobaczyłam pana po raz pierwszy na kolacji, powiem szczerze, zakochałam się. Zakochała się pani? Od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia? Tak. Nie wiem, co powiedzieć. Chcę, żeby mi pan powiedział szczerze. Szczerze co? Wiem, że jestem trochę starsza i... Odrobinę, droga pani. Co to jest 20 lat różnicy? Prawie nie widać. Bardzo pan miły. Ale chyba trochę widać, że jestem starsza. No, niech pan popatrzy. No, może odrobinkę. Chcę, żeby mi pan powiedział szczerze. Czy wybierze pan mnie? Proszę powiedzieć krótko, tak? Albo nie. Łaskawa pani, ja się muszę zastanowić. Jesteście panie cztery, a ja... Szczerze, tak czy nie? Bo ja pana kocham. Wie pani, chyba nie warto, żeby taka dobra i piękna kobieta jak madame mnie kochała. Ja jestem strasznym człowiekiem. Co to znaczy? Bo ja strasznie dużo piję. Pan pije? Tak, bardzo dużo. Zofia nic mi o tym nie mówiła. Bo ja się z tym kryję. Ale pani powiem szczerze, piję. Jestem alkoholikiem. Ja panu pomogę wyjść sam. Pomogę, mój biedny chłopcze. Ja też palę dużo cygar. I? I wszystko, proszę pani, mam przesiąknięte tytoniem.
Całe ubranie, pościel, obrusy, dosłownie wszystko, straszny smród. Nic nie czuję. Bo mam wszystko wyprane. Przecież nie mogłem na takie spotkanie przyjść śmierdzący tytoniem. Nie szkodzi. Też nauczę się palić cygaro. Podobno kto pali, nie czuje tak zapachu tytoniu. Co za baba? Jestem hazardzistą. Nie szkodzi. I z tym nałogiem sobie poradzę. Tylko niech pan mnie kocha. Siorbie przy jedzeniu. Nie szkodzi. Jestem leń. Na niczym się nie znam i nic nie umiem robić. Mam lokaja i służące. I najgorsze. Uganiam się za kobietami. Włóczę się po nocnych lokalach i spędzam długie godziny z kobietami lekkich obyczajów. Nie jestem już młoda. Jeżeli pan będzie miał takie potrzeby z tymi kobietami, rozumiem. Tylko niech pan mnie kocha. Nie, nie! Pani jest niemożliwa! Tak, tak, tak! Kocham pana! Pani Zyto! Są cztery kandydatki na żonę i ja się muszę zastanowić. Ale... Nie mogę pani powiedzieć teraz tak albo nie. Ale... Ja muszę wszystko przemyśleć. Ale... Teraz żegnam panią. Żegnam. Proszę czekać na moją odpowiedź. Będę czekać. Co za wstrętna baba. Chociaż? Która pozwoli mężowi na ten tego z inną? Nie, nie. Co ja gadam? Muszę odpocząć. Mam dość. I co powiesz, chłopcze? Wybrałeś już przyszłą żonę? No, tak. To świetnie. Pozwól mi zgadnąć. Barbara. Ta niemoralna dziewczyna? A komu to przeszkadza, że jest trochę tętego? Ładna z niej dziewczyna. A wuj, skąd wie, że jest trochę tętego? Więc Anna. Nie. Czyli Celina? Nie. No nie powiesz mi, że Zyta. Spokojnie, wujku, nie Zyta. To dobrze. To bardzo dobrze. Ale w takim razie kto? Nie było więcej kandydatek. Róża! Róża? Jaka Róża? Wasza służąca. Chcesz się żenić z Różą? Naszą służącą? A co w tym złego? Ładna z niej dziewczyna, tak? Tak. Pracowita. No tak. Zgrabna. A jeszcze ja. To co jej brakuje? No, niczego. Ale, a zresztą, to ty się żenisz. Prawdę mówiąc, najładniejsza ze wszystkich. Dziękuję, wujku! Wiedziałem, że mnie zrozumiesz. A nie przeszkadza ci? Nie te maniery i takie tam? Nic a nic. A kiedyś, tak powiem, Róża wpadła ci w oko. Od pierwszego przyjazdu tutaj, 5 lat temu. A od drugiego flirtujemy sobie. Flirtujecie? Chodźcie, śpisz szczegół. Ale że myśmy tego nie zauważyli? No, staraliśmy się.
Staraliście się. Dobre. A wracając do tematu, kiedyś, tak powiem, ma zamiar jej się oświadczyć. Bo mam nadzieję, że mówisz prawdę. Że to nie wybieg, żeby nie żenić się z żadną z naszych kandydatek. Prawdę mówiąc, już się zaręczyłem. Brak mi słów. A jak chcesz powiedzieć to Sofii? No właśnie tego jeszcze nie wiem. Dlatego chciałem najpierw porozmawiać z wujkiem. I słusznie. Ja to wezmę na siebie. Nic się nie martw. Cicho! Spokojnie. Nie denerwuj się. Poczekajmy. O! Zofia już idzie. I co? Wybrałeś już Wiktorkę? Tak, już wybrał. Ale ja nie go pytam. Ale ja ci będę odpowiadał. Wiktor jest zbyt zgruszony, żeby mówić. Więc zgadnij, kochanie, kogo wybrał. Zytę? Nie. Nie? Jasne, że nie. Zgaduj dalej. Celinę? Też nie. Mam nadzieję, że to Anna. Nie. Barbara. Mówiłam, żeby jej w ogóle nie proponować. Nie podoba mi się ta dziewczyna. Nie. Też nie ona. Wcale się nie dziwię, że Barbara nie podoba się cioci. A bardzo podoba się wujkowi. Coś podobnego. Dobra, ja powiem. Róża! Róża? Jaka róża? Służąca. Dobra, ale mnie nabraliście. Nasza służąca. Ale nieładnie tak okłamywać ciocię, nawet w żartach. No powiedzcie, że to żart był. Bo chyba nieprawda. Tak, prawda. Wiktor żeni się z Różą. Słabo, nie może być. A dlaczego nie? Dziewczyna ładna, zdrowa, zgrabna. I pracowita. Tak, i pracowita. Widzę, że tobie też już zawróciła. Oj, daj spokój. Niedobrze. Jak ja się ludziom na oczy teraz pokażę? A co to ma do rzeczy? Czy ty jesteś baronową? Czy hrabiną? Czy ty jesteś hrabina Zofia? Nie. No właśnie. Gdybyśmy byli arystokratami, to nie powiem. Byłby to mezalias. Ale że jesteśmy ludźmi, którzy mają trochę pieniędzy i zatrudnili służącą kucharkę i ogrodnika, to dlaczego mój siostrzeniec nie może ożenić się ze naszą służącą? Ale... Pytam! No niby może. Niby? No może. I się ożeni. Słucham, kochanie? Nic. Róża wpadła Wiktorowi w oko od razu, jak przyjechał do nas pierwszy raz. Pierwszy raz. A co ty jesteś? Baronowa? Czy hrabina? Czy ty jesteś hrabina Zofia? Nie. No właśnie. Gdybyśmy byli arystokratami, to nie powiem. Róża padła Wiktorowi w oko od razu, jak przyjechał do nas pierwszy raz. Pierwszy raz. Powiem ci, kochanie, że Wiktor wyznał mi, że gdyby nie Róża, wybrałby Zytę. Wujku! Wiktorku, naprawdę, to może byś jeszcze namyślił. Może byś się jeszcze i namyślił, ale już się zaręczył. Jak to zaręczył? Już się zaręczył z Różą. Szybki chłopak. Jak to? Już się zaręczył z Różą. Szybki chłopak. Nie może być. Idź po Różę. Po co? Jak to po co? Żenisz się z naszą służącą? To takie dziwne? Że chcemy was razem zobaczyć i wam pogratulować? Ale jak Wiktor nie chce iść po Różę? Zofio!
Wiktorku, idź szybko po róża. Różo, słyszeliśmy, że wychodzisz za mąż. Tak. Za mojego siostrzeńca, obecnego tu Wiktora. Tak, jeżeli państwo się zgodzą. Ależ to wy decydujecie. My chcieliśmy ci, prawda, kochanie, pogratulować. Znaczy, że państwo się zgadzają? Ależ oczywiście. Musimy umówić szczegóły wesela, które wam zorganizujemy. Szczegóły wesela? Ależ wuju, wesele nie musi odbyć się tutaj. Wiktorze, jeżeli jeszcze raz usłyszę, że ślub będzie gdzie indziej, to powiem panience Róży, żeby poszukała sobie innego narzeczonego, bardziej odważnego. Czy mógł mi wuj oszczędzić? To w końcu przestań negować to, co mówię. Zorganizujemy wam całą uroczystość. To będzie nasz prezent ślubny dla was. Dziękujemy! Ależ nie ma o czym mówić. Przecież jesteś naszym siostrzeńcem. A Róża będzie należeć do naszej rodziny. No, idźcie już, idźcie. Do rodziny! Kto to widział, żeby służąca? A ty znowu zaczynasz? Ja też trochę żałuję, że Róża wychodzi za Wiktora. Naprawdę? Tak, naprawdę. Gdzie my teraz taką dobrą służącą znajdziemy?